Witam, dziś robimy sobie sos tatarski, idealny do grilla, do różnych mięs, sałat. Zapraszam na filmik. Trzy żółtka przelewam do większej miski. Ciągle mieszając, powolutku dolewam olej. Tym sposobem za chwilę zrobimy sobie majonez. Zobaczcie na tę konsystencję. Ale nie poddajemy się, jedziemy dalej. Tak jak mówiłem, po pewnym czasie można więcej tego oleju dolewać. Najlepiej cały czas ciągiem dolewać oliwę, no niestety, czy olej. No ja niestety muszę trzymać drugą ręką tą miskę, także inaczej nie dam rady, jak po prostu wlać i wyrobić to, co tam mam. Dokładnie. Ja myślę, że to już mi wystarczy. Taka ilość. Ja myślę, że tak majonez powinien mieć taką konsystencję, ojej. Dobrze, co dalej? Czyli mamy już najważniejsze, co jest. Jeśli mamy już najważniejsze, co jest potrzebne do zrobienia sosu tatarskiego, to potrzebujemy jeszcze parę rzeczy. Ja używam dwóch mustard. Musztardy francuskiej, z tego względu, że ma całą gorczycę i się robi taka fajna struktura. I rosyjską musztardę, która daje naprawdę kopa. Do tego nieodzowne u mnie są kapary. Które sobie przesiekam na drobno. Okej. Przylądują tam. Na pewno muszą być pieczarki. To znaczy się, na pewno muszą być jakieś grzyby, nie muszą być to pieczarki. Fajne też są grzyby leśne po prostu. Marynowane. To, że tyle wystarczy. Teraz to posiekam dość drobno.
okej? I oczywiście ogórki. Okay. Ok, kiedy wszystkie składniki wylądowały już u mnie w misce, dodaję pieprz. Sporo. W końcu to sos tatarski. Pół łyżeczki cukru. Wszystko mieszam. Jak zauważyliście, nie dodaję cebuli. Nie dodałem jeszcze soli. Teraz sprawdzę smak. Delikatnie posolę, z tego względu, że już jest troszeczkę to słone, bo są kapary. Ok, więc trochę soli. I tak jak już mówiłem, ja nie dodaję do tego cebuli. Ja lubię sos tatarski bez cebuli. Ona później robi się taka, ta cebula w tym majonezie dość dziwna. Po jednym dniu na przykład, jak to stoi w lodówce. I tak trzeba dość szybko zjeść, ale wiadomo, jeden dzień to może powstać. Dobrze, ja teraz to odkładam do lodówki. Konsystencja się zmieniła. Jest trochę to teraz luźniejsze, ale po 2-3 godzinach w lodówce znowu stanie się to dużo gęstsze. Więc polecam zrobić sobie w domu sos tatarski. Jest to naprawdę bardzo dobre. I cóż mogę więcej powiedzieć? Smacznego! Taką konsystencję ma nasz sos po godzinie spędzonej w lodówce. Mi się wydaje, że idealna. Jeśli film Ci się podobał, polub, subskrybuj, daj komentarz. Pozdrawiam.